Jesteśmy kilka chwil po meczu z kolejarzem Opole, 60-30. Wynik, którego mało kto spodziewał się na stadionie przed rozpoczęciem tego spotkania. Mierzyliśmy się z niepokonaną jak dotąd ekipą. No i myśleliśmy o zwycięstwie. Gdzieś z tyłu głowy mieliśmy w perspektywie punkt bonusowy, ale mniej kibiców ten punkt bonusowy wierzyło. Dzisiaj wygrywamy za 3. Wydaje się, że wszystko dzisiaj na to, że wyglądało tak, jak miało wyglądać od początku sezonu. Kapitalnie Tim Sorensen, tak kapitalnie Josh Pickering, który pojawił się po raz pierwszy w Gnieźnie. No, sam Masters i tak naprawdę dzisiaj nie mieliśmy słabych ogniw. Tak, żeś już powiedziałeś wszystko. Dziękuję bardzo. No, nie, dobra, żartuję. No, wytniemy czy jeszcze raz? Jeszcze raz.